Dzień dobry. Proszę Państwa, witam Państwa jak najuprzejmiej, jak najserdeczniej. Dzisiaj w naszym plenerowym studio, już dla Was znanym, z którego się cieszymy, bo jest piękna pogoda, mamy specjalnego gościa, który Państwu opowie, z jakiego powodu się znalazł tu właśnie na naszej gościnnej ziemi kurpiowskiej i co tu się takiego zdarzyło. Zapraszamy Panią Anię. Anno, zapraszam. Dzień dobry. Cześć, Jacek. Ania. Bardzo miło. Zasiadę, Aniu. I powiedz, opowiedz nam wszystkim, tym, co będą nas oglądali, jakie sceny spowodowały w Twoim życiu, że tu zdecydowałeś się dojechać, bo wiem, że jak ona powie to sama od siebie, to będzie bardziej dla Państwa przekonujące i będzie Państwu dawało więcej, ale to więcej autentyczności materiału. Anno, coś od siebie. No tutaj bezpośrednią przyczyną, że zgłosiłam się do pana Jacka, był problem z agresją. I ten problem już był bardzo poważny, bo pies potrafił się na mnie rzucić i... Anno, dobrze. Ciekawostka. A jaka to rasa? Wachtelhund. Pies myśliwski, wachtelhund. Wiek? Rok. No, 12-13 znaczy, miesięcy. Teraz już ma 13 miesięcy, ale jak się zgłosiłam, no to miał 12 miesięcy. Ta agresja, czy była tylko taka odstraszająca, panią terroryzująca, czy dopuścił się on do, no jakby to być, rękoczynów, zęboczynów? Tak, to były zęboczyny, to tutaj może... jeszcze są pozostałości może po tych zęboczynach, ale... No to już był taki atak, ten ostatni, który miał miejsce, że nie było żadnych granic, tak mi się wydaje, że pies już chciał po prostu rzucić się na mnie, żeby no, osiągnąć swój cel. Cel nie... swojego dobrostanu, tak. A domownik i pani, która jego wykarmi, zapewni mu opiekę weterynaryjną, lekarską, była absolutnie zdetronizowana, wręcz bym powiedział, jak można powiedzieć, zeszmacona? Do tego stopnia, jeżeli on sobie pozwolił na coś takiego. Czy to się prawie nawet lekkim, że tak powiem, sorem zakończyło i hospitalizacją. Tak, tak, tak. Tak, także w momencie, kiedy no, osoby zobaczyły już te obrażenia, które miałam, no to większość osób twierdziła, że psa trzeba się jak najszybciej pozbyć. A w jaki sposób? Albo, no, albo go gdzieś oddać, tylko że wtedy wiadomo, że to byłoby przekazanie problemu dalej i ostatecznie skończyłoby się pewnie właśnie niestety wizytą u weterynarza ostatnią. Ostatnią i jedyną. Już dalej by nie było ciągu. Wiem, że ten piesek o wdzięcznym imieniu Cezar, jak Anno ładnie powiedziałaś, że imię potrafi być czasami jakby charakteryzujące charakter, czyniące charakter. Anna powiedziała, żałuję, że mu dałam Cezar. No oczywiście do Juliusza Cezara, do przywódcy Rzymu nawiązałaś, prawda? Tak. W tej chwili powiem Państwu, że nie będę odsłaniał jeszcze wszystkiego, ale Juliusz Cezar został zdetronizowany, jakbyśmy to powiedzieli. I proszę mi powiedzieć, bo pamiętam też to, dla widzów jest to szalenie ważne, bo drodzy Państwo, setki ludzi do mnie dzwonią i pytają, panie Jacku, a czy jak pies jest agresywny i go pozbawimy tych męskości, że tak powiem, czyli wykastrujemy, czyli gonadotomia, to bodajże się nazywa bardzo ładnie, bo gonady są tam u mężczyzn niestety wszystkich też i u innych ssaków. To czy będzie lepiej? Otóż zawsze mówię, że nie będzie lepiej. I pani Anna, jej przypadek Cezara jest doskonałym przykładem na to, że co było przed gonadotomią i kastracją, w sensie to cudzamen to samo. Tak, bo to pogryzienie miało miejsce ze 2 tygodnie po dokonaniu zabiegu kastracji. I to dla Was jest informacja, którzy będziecie mieli dywagację, czy chlaśnięcie, mówiąc językiem nieparlamentarnym, dzwoneczków, że tak powiem, u pieska, to nagle spowoduje, że pieseczek będzie aniołkiem. Otóż nie będzie, bo chyba nie był. I właśnie 2 tygodnie po tym dokonał ataku spektakularnego jak no, najeźdźca na neutralny kraj, który zresztą żywił go, tak? Tak. I co dalej jeszcze się działo? No, jeżeli chodzi o sam ten atak, no to ten atak polegał na takim kąsaniu gdziekolwiek już, gdzie był w stanie się
że tak powiem, dostać do mnie zębami. I gdyby nie przypadek, to być może nie miałabym teraz nosa, bo już była próba doskoczenia do twarzy. Wachtelhund, malutki piesek, zwłaszcza, że ten jest wyjątkowo, bym powiedział, postaci postury mikrej. Proszę Państwa, mało tego, co powiem. Anna mi dużo powiedziała i ja to zapamiętałem, bo wiedziałem, co mnie będzie czekało. Ten pies naprawdę już miał prawie wyrok śmierci na karku. Ja byłem naprawdę... Wiedziałem, że będzie niełatwo. I co się okazuje? Opowiedziała mi historię, co ja w życiu nie widziałem, nie słyszałem, że jak chciałaś otworzyć lodówkę czy zamknąć, to co było? On się rzucał zębami na tą lodówkę. Czyli zanim kiedykolwiek doszło do ataku na mnie, wcześniej były ataki na różne rzeczy. Przede wszystkim były to drzwi. Różne drzwi, albo klapy, albo coś, co trzeba było zamknąć. Tak, nawet co powiedziałaś, możemy tu Państwu powiedzieć, od tempora amores, od deska, od sedes, tak, od toalety. I jeżeli on był gdzieś w pobliżu, a ja chciałam zamknąć klapę, to on się na tą klapę rzucał i ją gryzł. Czy może Pani ma jakąś hipotezę, jakiś pomysł na to, dlaczego on miał takie właśnie zachowania w takich sytuacjach? Znaczy tutaj mogło mnie... Czy ktoś z domowników mógł się przyczynić do... takiego tak, stanu tak, rzeczy. Tak, była taka osoba, która, że tak powiem, no, miała kontakt z tym psem, która w dość brutalny sposób na przykład próbowała wyjść kiedyś z zwłaszcza poza twoją kontrolą, kiedy ciebie nie było, bo byłaś w pracy, tak, a ten domownik był w domu. Też nie wiem, co do końca się działo, ale byłam świadkiem takiej sytuacji, w której chciał wyjść z mieszkania. I wówczas pies no, jakby nie chciał na to, chciał wyjść z nim, chciał... Wyegzekwować, wymusić, tak. Wymuszenia przestępcze. I w tym momencie został dość brutalnie wykopany poza jakby zasięg tych drzwi, żeby nie mógł wyjść i w tym momencie ta osoba wyszła. To jest ważne, ale drodzy Państwo, Anno, bo tu tylko musimy wrócić, ale jego nie pogryzł. Nie, nigdy nie. Tak. I to jest bardzo ważne. Pogryz kogo? Tego, kto miał dobre serce. I tu, Anno, przypominam, potwierdź, jeżeli się z inną klientką, innym kimś pomyliłem, że jak mu zwracałaś uwagę, bo były jakieś szarpaczki, szarpaki, tudzież inne agresywne rozbudzanie tego psa. Czy było tak, czy ja się pomyliłem? Było tak i no właśnie przede wszystkim powitania. Jak na przykład ta osoba przychodziła do domu, no to pies z radości no, skakał i w tym momencie no, pewnie nie powinno się mu na to pozwolić, a ta osoba się z nim dość ekspresyjnie witała, tak? Nakręcając endorfiny, adrenaliny tak, i różne historie. Merdając, gdzieś tam przerzucając na plecy i tak dalej i pozwalając na ten cały ekspresyjny jakby akt powitania, tak? I tak, tak było, rzeczywiście. A zabawy z tą osobą, no to głównie były na zasadzie gdzieś tam właśnie szarpania się. Cały czas podekscytowywania, napędzania, perpetuum mobile, cały czas napędzania, a nie było nigdy, a teraz piesku pobawiliśmy się, a teraz koniec zabawy. Nie było końca zabawy. Tam było, że pies może już mu się znudziło, to przestawali, a do momentu, kiedy pies mu się nie znudziło, to była kontynuacja jego grzesznego, euforycznego stanu napięcia emocjonalnego. Pamiętacie Państwo odcinek o misterlandzkim wyżle, który jest z tej samej gałęzi genetycznej, który chciał mnie ugryźć za twarz? Zachęcam do powrotu do tego odcinka, kto nie oglądał. Ten piesek, jak zostawiła mi tu Anna, a powiedzmy o tym, Anno, to będzie długi odcinek, ale ludzie chcą takiego odcinka. Czy zdecydowałaś się do mnie przyjechać z Torunia, bo stamtąd jesteś, pięknego miasta Kopernika, czy zdecydowałaś się sama wejść do samochodu i przyjechać do mnie? Nie, bo miałam już obawy, bo to było zaraz po tym ataku, tym ostatnim. To ja może powiem, to ja pomogę Annie. Anna wracała z tego treningu, ale pies... Jak już miała otwierać na klatce schodowej, bo mieszkają w uspołecznionym mieszkalnictwie, otwierać drzwi od domu, chlast, chlast, klik, klik, klucze, pies stwierdził nagle, że jemu jeszcze się nie chce do domu, bo tam jest nudno. On widzi jeszcze przestrzenie, bo niedaleko ładnych polan i lasów mieszkają, co widziałem na zdjęciach. I on w tym momencie powiedział, że nie pójdę do domu. Ja, Cezar Juliusz, żądam od ciebie, moja...
niewolnico, idziemy tam, albo cię po prostu zrobię atak. I Anna, mogę tak mówić? Proszę bardzo. Tak się wystraszyła, proszę Państwa, tych białych kłów, tego garnituru, tych zębów, że bidula po tym ukąszeniu potwornym... Znaczy to było kilka ukąszeń. Na raz, tak? I to jeszcze było na plecach i to był taki to po ja prostu, tego nie wiedziałem. To był taki atak, że tak jak mówiłam... Zmasowany atak on rakietowy. On celował gdziekolwiek, byle... No, jak wojska rosyjskie. Tak. No, tak, proszę Państwa. I wiecie co, ona w tym całym dramacie szybciutko przed tym atakiem uciekła do domu. Smycz miał chyba tam tak, postawioną. Tak, i ona została, ta smycz Opowiedz. Została w mieszkaniu. A pies został na zewnątrz. I drzwi zatrzasnięte. I drzwi się zatrzasnęły. Chryste jelejzon. Proszę, proszę. I w tym momencie ja nie wiedziałam, co mam zrobić, bo byłam tak roztrzęsiona, że bałam się wyjść do tego psa. Nie wiedziałam, czy on dalej jest w takim nastroju, że będzie na mnie skakał i mnie atakował. Będzie, tak, tak. Dobrze zrobiłaś. A z drugiej strony no, wiedziałam, że nie mogę tego psa zostawić na klatce, bo zaraz będą sąsiedzi przechodzić i też może dojść do jakiejś przykrej sytuacji. Niebezpiecznej, to tam przykrej. Przykra tak. To wiemy, proszę Państwa. Na szczęście miałam kolegę, który no, nie ma obaw przed psami, mimo że znał historię Cezara, wiedział, że jest agresywny, nie bał się go. No jest owczarkarzem od dużych znaczy, psów. Znaczy miał od dziecka owczarki, także tak. Jakby nie były mu obce takie tak. Trudniejsze psy. Zwłaszcza, że Anny pies jest pierwszy w życiu. Dla mnie tak. No i po prostu był w stanie przyjechać w dość szybkim czasie i tego psa zabrać. Z tej klatki. Do obcego człowieka on popatrzył, dobra, to idę z tobą. Tak było, tak? Znaczy, nie, były momenty, ja nie byłam przy tym, bo ja zostałam tak. W mieszkaniu. No, nie dziwię się, po panikach. Ale z tego, co widziałam, no to były z jego strony taka próba gdzieś tam zawarczenia czy coś. Ten go po prostu lekko spacyfikował, pokazał mu, ja tu rządzę i on się go posłuchał. Wyczuł, że nie, ten facet że... nie ma paniki, nie sieje... Nie boi się go. Tak jest. Nie tak boi jest. Się go, nie Pozdrawiamy pana. Tak jak ja, że jeżeli ten pies zaatakował, no to ja się wycofywałam no, i pies ale lecimy, osiągał. Tak jest, to tak jest. Ale lecimy do przodu, bo ten pies był w rodzinie tam, gdzie też jest kobieta. U tego pana od owczarków, tak? Znaczy tam się pojawiały jakieś kobiety, tak? Koleżanki czy nie umiem powiedzieć no. Dokładnie. Mnie tam nie było. Ja w tym momencie no, byłam w trakcie hospitalizacji. No i rzeczywiście, no jego się słuchał, ale jak pojawiały się jakieś kobiety. Koleżanki. Pierwiastek które, żeński. Tak, które też były bardziej takie jak ja, czyli no, nie takie dominujące, ale bardziej gdzieś tam empatyczne i do tego pieska chciały podejść, pokazywał zęby i warczał. I one się zaczynały go bać. Wtedy. No widzicie Państwo, do czego to potrafi dojść. No i wówczas no i... ja wychodząc z tego szpitala zupełnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Za chwilę w materiale pokażę Państwu, jakie ten pies przez 4 tygodnie, Anno, kiedy on przyszedł do mnie, pamiętasz? Niecałe 4 tygodnie. Niecałe 4 tygodnie. Jakie zrobił postępy, jaka przemiana. Zażartowałem do Anny, że z Juliusza Cezara, jak ja na Rzym wpadłem, na Koloseum, to jego zdetronizowałem, wygoniłem go z tego jego pałacu i teraz ja jestem tym, który rządzi Rzymem, a on jest tylko moim podwładnym. Anna już akceptuje, tak? Zrobiliśmy się prapremierę przed naszym nagraniem, czy będzie bezpiecznie, żeby nie było scen dantejskich. Pójdziemy bez żadnego teletaktu, ja najpierw pokażę postępy, a za chwilę Annę wpuścimy, żeby była taką, sobie zrobiła, jakby to powiedzieć nieelegancko, próbny trening, no nie chciałem powiedzieć jazdę próbną, ale to tak w tym kierunku by szło. I wiem, że będzie szło, to już jest inny zwierzak. Co jeszcze mamy dodać? Coś może ciekawego, może o czym ja zapomniałem? Przerobiliśmy temat właśnie kastracji, że to nic nie pomogło, podkreślmy. Nic, a wręcz się zwiększyła eskalacja dramatu. No tutaj na pewno to, co mogło jeszcze wpłynąć źle na całe wychowanie psa, no to ta moja brak konsekwencji w metodach, bo ja szukałam jak najlepszych metod i szukałam pomocy u różnych behawiorystów i dostawałam bardzo dużo różnych rad, które zaczynałam wdrażać, ale no, każda była inna i tak naprawdę no, pies nie wiedział, o co chodzi i ja się gubiłam w tych metodach i też no, starałam się go bardzo pozytywnie wychowywać, czyli bardzo dużo go nagradzałam. I nagradzałam go często, jak się okazuje, no, za nic. I on jakby przestał szanować te nagrody, które mu dawałam. Spowszednienie. Tak. Nagroda przestała być nagrodą. Poza tym behawioryści, znowu ten temat będzie wracał. Proszę Państwa, to tak jak niektóre systemy nawigacji.
są dwa telefony podłączone pod różne systemy nawigacji. Jedna mówi, za 100 metrów skręć w lewo, a druga mówi, jedź prosto. I to się wtedy działo, proszę Państwa. No już ja się nie dziwię, że ona nie wiedziała co. Porada dla Państwa jeszcze jedna wielka. Abstrahując od behawiorystów, sieć Panie nad ich duszami, niech nie psują tylko tych zwierzaków. Jedna rzecz. Trzymajcie się jednych książek. Te, które za Was zafascynują lub te, które ja znowu podkreślę i powiem, jakie te książki, bo wypisujecie do mnie. Panie Jacku, jaką lekturę polecić? No jasna, ciasna, no drodzy Państwo, no już 300 razy mówiłem. Okiem psa, zrozumieć psa i psy rasy myśliwskie pana Smyczyńskiego, Lubomira. Okiem psa jest angielska pana Johna Fishera bodajże, a zrozumieć psa pana Jerzego Błażeja Wilskiego, że tak powiem, mojego patrona imieniem, gdzie jest napisana i zrobiona uczelnia psa myśliwskiego. I nie kombinujcie, że jak te dzieła zrobicie, to jednak poczytacie coś innego, bo powstanie co? No taka niespójność, niekonsekwencja w tych metodach, jak u mnie. Bo jak mi ktoś mówi, drodzy Państwo, panie Jacku, ale ja już tyle książek przeczytałem, na temat psów oczywiście, przeczytałam. Ale ja wiem, że te publikacje są, a to z dawnych czasów, początek XX wieku, gdzie nauka behawioralna, zoopsychologiczna zrobiła kolosalne postępy, to on w końcu już nie wie, czy to ta współczesna metoda się liczy, czy to tamta starodawna. I znowu jest błądzenie. Tak, a szczególnie, że bardzo są różne podejścia i się wykluczają nawzajem tak, te metody. Dokładnie tak, drodzy Państwo. Czy ja już opowiadałem, jak ten pies mnie tam atakował, czy nie? A, to jeszcze to trzeba powiedzieć. Tak, tak. Anna zostawiła u mnie tego psa, który na zapoznaniu zupełnie, co powiedziałem, że fajny pies, co wy od niego chcecie. Odruch Pawłowa, bo to jest bardzo inteligentne stworzenie. Bardzo. Lubię tego ucznia już. Powstał już na pierwszych kilku próbach przy niej przez 10 minut. Ja tylko dwa gwizdki klasyczne, tik, tik, pies już wiedział, lacek, lecę do ciebie, jesteś fajny. Ja mówię, kurczę, będzie dobrze. I rzeczywiście tego pieska zostawiłem w boksie, on się zajął swoimi współlokatorami, było cudownie, ładnie. No i nawet już nawet wszedłem do niego, dałem mu naglutkę, wyszedłem, ale zaczęło mu się nudzić współlokatorów towarzystw. I zaplątał się, bo mu zostawiłem taką smyczkę przy takich groźnych, agresywnych psach, zostawiam zawsze smyczkę, że jak potem chcę wyjść na trening następnego dnia już bez Anny, to w tym momencie idę i mam tą smyczkę se z ziemi podniosę. Nie muszę meandrować tu, gdzie przy obroży, bo przy obroży to pies tylko kłapnie i nagle jak kłapnie, no to akurat gdzie kłapnie? No sięgnie człowieka. No i wyobraźcie sobie, że on się zaplątał, bo ta smyczka się zaczepiła, jakiś tam przedmiot, czy to poidełko dla psów, czy coś. Mówię, no dobra, to pójdę cię wyswobodzę, bo wiem, że przecież jesteś dla mnie fair play. Ja dla ciebie fair play i ty dla mnie. Idę tak sobie, przywitał mnie radośnie, pozwólcie Państwo, że muszę to jakoś tutaj zrobić, jak to się nazywa, pantomimę, prawda? No i tak idę, on taki się cieszy, tego tamtego, dam mu nagródkę, idę, odpiąłem od tego poidełka, już jest wolny, swobodny i ja idę, żeby, ale on ma nadal zostać, do wyjścia. O, tak właśnie jakby tutaj w tym rogu ja był. O, tu jest właśnie siateczka, a tu furteczka. I ja tak, tu jest furteczka, a tu siateczka. Z tyłu mam ścianę, drugą ścianę. Jak on zobaczył, że ja go nie wypuszczę, bo do momentu, kiedy on miał nadzieję, ja cóż, lecimy na kolejny spacerek, przecież mnie się należy, jak Cezarowi Rzym. A ja mówię, nie no, ty zostaniesz i ja, żebym mógł wyjść, to musiałem tą furteczkę zrobić tak i nóżkami się zapieram, żeby mi nie dmuchnął pod nogami. Kochani, ten pies bez żadnego ostrzeżenia, to nawet kobra królewska, gad, ostrzega, że cię pompuje tą swoją tą tarczę i mówi, ja cię dziabnę. A ta bestia z radosnego czegoś pod tą furteczką, tak łapkami, tyk, 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 nie udaje mi się. I nagle atak na tą nogę i... A ja się nie mam gdzie cofnąć. Buty miałem takie jak adidasowate, jak tutaj Anna ma. Nie miałem tych z ochraniaczami. Ja mam, co się dzieje?
mój klient akurat przyjechał, patrzy, co się dzieje, stchórzył, nawet nie wiedział, jak Jackowi pomóc. Na szczęście spodnie właśnie, wiecie co? Zobaczcie, jaka fajna rzecz. Inaczej on by mi wisiał na skórze, na tym. No u mnie no, to już by było. To już byłoby to. A widzimy, po co praktyka jest w ubiorze? Zobaczycie teraz, co jest po niespełna 4 tygodniach. Anno! Ja. Lecimy. Chodź ze mną, chodź ze mną. Pani Aniu. Jak ładnie się pies zachował, kamera słyszy, mam nadzieję, że widząc człowieka i traktor przejeżdżał przed chwilą, nie pobiegł do kamerzysty, a kto ty jesteś, a co ty jesteś, a co ty tu robisz, tylko moje, że tak powiem, spełnia oczekiwania. Dwa krótkie gwizdki. Ślicznie. Zrobimy w tej sytuacji ćwiczenie aportu. Do tyłu poproszę Anią. Waruj. Zostań. I zawsze rzucamy tam, gdzie pies ma wzrok skierowany. Waruj ślicznie. Proszę Państwa, po 4 tygodniach rewelacyjnie, że on, ten impulsywny wariat, bym powiedział, zachował swoje emocje. Schował swoje emocje do kieszeni. Siadł, teraz będziesz mógł. Aport. Zaangażowanie. Aport? Gdzie jest aport? Jest z wiatrem. Może kamera najechać też, że brzozy się... Oj, pięknie! No pięknie! Puść! Proszę Państwa, po takim skromnym czasie waruj. Waruj. Aniu, skomentuj, że co się dzieje. No jest posłuszny, jest totalna zmiana. Podmieniony pies. Dziękuję. Ślicznie. Widzicie Państwo, że są szanse, że można... Waruj. Ślicznie. Gnie go teraz, gnie. Poddaje się Jacku. Emocje mnie rozwalają. Jego w sensie. Siad, niech będzie. Naprawdę na ten etap aport ja toleruję takie zachowania. Spojrzał na kamerę, co bardzo się cieszę. Puść. A jak upuści, to trzymaj. Puść, prawo! Schylam się do drapieżnika, który korzystał z zębów, waruj, nie bojąc się utraty uszczerbku na swoim zdrowiu i ciele, i twarzy, w tą stronę, waruj. Podrzucimy mu nawet w kierunku kamery, którą pięknie on respektuje. Znowu kolejny raz ten pies naprawdę mnie waruj. Ślicznie zachwyca. Pięknie. No cudownie. Siad. Dobrze. Aport. Nie dał się rozproszyć kamerzyście, co niektóre psy. Puść, no w pozycji siad oddałeś? Oddałeś pozycji siad? Jesteś cudowny dzieciak. Proszę Państwa, ja taki nie jestem, żeby tam buzi od razu dawać pieskowi, ale jak trzeba, to przykucnę, puść pięknie i okażę swoją, że kolanko też mi się przygięło. Trzymaj. Dobrze, ale trzymaj do ręki. No, siad, ładnie. No, spróbuj ładnie. No, no trzymaj, trzymaj. Puść. Rewelacja. Naprzód biegaj. I teraz idziemy z kamerą, bo tam prace agrotechniczne, traktor krąży, jeździ, to nam... Trochę... no właśnie tutaj uważamy. Widzieliście Państwo moje, że po tak krótkim czasie on jeszcze próbuje Annę traktować jak za dawnych czasów. Ale Anna już też stała się inną Anną, z czego jestem zadowolony. Idziemy. Zapraszam już kamerę bliżej, żeby pies się zintegrował, że jest Mateusz. Dobrze. Dobrze. Naprzód biegaj. Bardzo ładnie. Fajna reakcja. Idźmy dalej. Dobrze. Nie oszczekał. Pamiętasz, Mateuszu, możesz nawet sam coś powiedzieć,
że niektóre psy to jak zobaczyły kamerę, to albo szczekały, były takie różne, prawda? Dzisiaj nawet Mateusz przed nagraniem, Anno, mówi tak, Boże, ale chyba mnie nie ugryzie. Po naszym wywiadzie na ławeczce Mateusz jest odważnym już oczywiście naszym operatorem kamerowym, ale pewne obiekcje trochę miał. Nagrywaj go. Tak jest. Dobrze? Tak jest. Wesoły, wspaniały przyjaciel, pies. Jezu, kochany. Wiecie co, kochani Państwo, może to się w materiale nie ukaże, ale Anno, ale Mateuszu, dajcie mi tego Putina na szkolenie, tego też zrobię. Przestanie gryźć. Może się nie ukaże, ale tytułem dowcipu. I teraz tak, jedziemy merytorycznie. Najazd na mnie, Mateuszu, na nogę z tyłu. Widzisz to? Upuszczam. Pies nie widział nas na psa? Nie widział. Dobrze. Brawo. I sobie tak idziemy. Lajtowo. Bardzo ładnie. Największą tremę z tych naszej trójki występujących to on ma. A wcale nie my, Aniu, zgodzisz się? Może no, i tak. On ma, no. Zagląda, a co to, kurde? Pamiętasz, Mateuszu, jak niektóre psy, jak szedłeś z takim właśnie jakby kijkiem, bo dla psa to jest jakby jakiś baseball albo coś, to przecież gimboja, masz tam gimbala, że on, o kurczę, a co ty na mnie atakujesz? Nie, zachowuje wspaniały dystans. I co mówię zawsze pani Anno? Wolniej. I kamerzysta wolniej. To pies ma, drodzy Państwo, robić kilometry, a my podziwiać piękno pięknej polskiej jesieni i pięknej pogody, a nie, że im pies szybciej, to co robi pani z Torunia i z Bydgoszczy? Biegnie za psem. Nie tędy droga. Dystans już jest duży. Pieska nagrywamy teraz trochę. Dobrze. No dobrze, dobrze. Chodź, aktor, chodź. No, chodź. Dobrze. Czy nie jest pięknie? Jest cudownie. No, i zaraz mu zrobimy trudną sztukę. Ale sprawdźmy, czy po takim czasie on umie zawarować na odległość. W tym momencie się cała ekipa zatrzymuje. Waruj! Śliczna reakcja. Brawo, niech Anna też bije, brawo. Brawo. Ale brawo, subtelnie bijemy. Bo to jeszcze nie jest ten koncert doskonałości. Mhm. Dobrze. Jak Anna powiedziała takie entuzjastyczne, zauważasz to? Mhm. Przepraszam, że tak cię sparafrazowałem, czy tam sparodiowałem. Siad. To on w tym momencie przestał być mi do końca oddano posłuszny. Stwierdził, że to już jest zwolnienie, że koniec jest wysokopoziomowej współpracy. Czyli to trzeba bardziej spokojnie. Tak, bo im bardziej, proszę Państwa, dobrze Anna powiedziała, im bardziej pies jest pobudliwy, napędzający się strasznie, to musimy my go spowalniać. Dobrze. I teraz, dobrze, Mateuszku, idź do przodu, jeszcze do przodu, idź, tak. Mamy duży dystans, około 100-kilkudziesięciu metrów. O, piesek akurat, no to na mnie, na nas, bo robi swoje czynności sanitarno-higieniczne, a my wolniutko idziemy. Nawet jak piesek właśnie robi swoje czynności właśnie sanitarno-higieniczne, no to nie lecimy bezmyślnie. A co gorsza, to co robią jeszcze, wy robicie w miastach? A piesek robi kupkę, więc... O, ślicznie. Pies sam skończył kupkę. Bo ja nie miałem telefonu. Znaczy miałem, ale symulowałem. Zguba, szukaj! Zobaczcie Państwo. Żadnej podpowiedzi dla tego psa, żadnej ścieżki, żadnego nic. On tylko idzie na swój zapach, instynkt powonienia. Zobaczcie, co się dzieje. Kochani, pamiętajcie, można uratować co, Anno? Każdego psa. Może nie każdego, ale... 99. 9% psów. No. No cudo, no tak. Cezarze, ja tam jestem teraz, dobra, do kamery nie. Daj mi te dary, ale podaj, Cezarze, ty mi usłusz.
jeszcze nie dokładnie. Jeszcze Cezarze, aport trzymaj. Trzymaj aport. Dobry, no, zaliczymy. Proszę Państwa, zaliczymy. Chyba wy wszyscy zaliczycie, jak tu jesteście ze mną w trójkę. Z tyłu muszą być te torby, pamiętajcie o tym. Annotę też, jakby nas chwilę prowadziła. Dobrze. I bez niepotrzebnych słów. Za dużo krzyku. W następnym materiale o Border Collie będę opowiadał o właścicielach, którzy do tego swojego Border Collie, również jakże utalentowanego, a po większych przejściach jak on, używali 1000 słów na minutę. Kido, kido, kido. Kido siad, kido wyjdź, kido przyjdź, kido aport, kido strat. To jest tragedia. Ślicznie. Dobrze. No i nadejszła wiekopomna chwila, gdzie będzie teraz Anna tobą prowadziła. Naprzód. Dobrze. Przekazuję tutaj te nasze rzeczy. Dzisiaj będziemy po tych kilku tygodniach poprawić włoski, wszystko, żeby nie przeszkadzało. Dobrze. Tak, tu z tyłu, jak ładnie, tutaj kamera jasna, tutaj na naszą przewodniczkę. Już jest nauczona, że tu z tyłu ma być, żeby pies nie wiedział, skąd się wybiera to. I z lewej strony. I z lewej strony, lewą ręką od razu. Brawo. To idziemy. Gwizdek jest? Jest. Jest. Dobrze. Przygotuj nagrodę. Przygotuj nagrodę. Teraz dwa gwizdki. Szybko. I ręka taka ma być ręka. Brawo. Za obruszkę. Dobry pies. Dobry pies. Tak, tak, tak. Naprzód. Nie, 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 nie. Siad. O, to jest właśnie ten błąd, drodzy Państwo, już Annie dzisiaj tłumaczyłem, że jak już się zdecydujemy, że piesek pobiegł naprzód, on bardzo chce iść naprzód, to nie mówimy takim tonem cholerycznie zachęcającym, tylko oznajmiającym trybie języka polskiego. Naprzód bierze. Od tak, niechcenia, tak. Bo on i tak marzy o tym, żeby pójść. Fej, naprzód. Przewodnik niech patrzy, bo na kamerzysta naszego z przyjaźni, oczywiście, że z przyjaźni, chciał się podlizać, zaprzyjaźnić, ale podskakiwał na niego. No, oczywiście profesor, czyli ja musiałem zainterweniować, bo przewodnik się dopiero uczy. Ale muszę uczyć przewodnika na jego błędach. Mhm. Przygotować nagrodę? Ja się chowam za przewodniczkę. Stop! Teraz. Dobrze, dobrze. Naprzód. Znów za szybko. Zapomnieliśmy o to. Najazd na nas! Na tutaj przewodnika. Pies już poszedł naprzód. Że w momencie, kiedy mówicie naprzód biegaj, to w synchronizacji, tak jak w skrzynie biegów, ta nóżka prawa niech delikatnie, to jest takie naprzód biegaj. Jeżeli dwie nóżki stoją, powiem naprzód biegaj, a piesa się położył, bo nie wie, o co chodzi. Bo przewodniczka, poproszę nagrodę dla psa, ja go chcę wynagrodzić za jego zarąbiście, pięknie. Wiecie co Państwo, pamiętajcie do końca jednej rzeczy i przewodnik, że jeżeli pies w tumulcie kamery, przekazywania, nagle ma znaki zapytania w mózgu, co ja mam robić? Na wszelki wypadek zawaruję, bo wiem, że to jest bezpieczna dla mnie sytuacja, a Jacek to doceni i każdy prawidłowy człowiek powinien docenić. Pies nie ma prawa rozumieć Einsteina ani muzyki Mozarta. Więc jak nie wie, o co kaman, to legnie tak jak teraz. I naprawdę to jest godne absolutnie każdego uhonorowania, kochani. I cię znowu uhonoruję. Proszę bardzo. Dobrze. Siad. Naprzód biegaj. Dobrze. Tu zapomniałem jednej powiedzieć rzeczy i teraz mi przypomniało. On jak przyjechał do mnie, to był tak nastawiony na atakowanie, na łowiectwo, na tryb hunting, czyli polowanie, że nawet czy sójka, czy bocian był niedaleko na niebie, to znaczy 30-20 metrów od gruntu, od ziemi, to on już oczami i chciał to gonić, gonić, gonić i złapać. W tej chwili, zobaczcie,
on tym łowiskiem na razie nie jest zainteresowany, bo jest w nowej sytuacji. Jego pani Anna przyjechała po tam 20 paru dniach. I to jest rewelacja, co się dzieje. Moim skromnym zdaniem. Gdyby był skonfundowany, to powiedział, że źle, lipa i tak dalej, nie wiem co będzie. No ale co chcieć? I teraz tak. Jeszcze kawałeczek, niech on odejdzie, albo my w lewo troszeczkę. Dobrze. Dobrze. Dobrze, do przodu z powrotem, kochani, do przodu, do przodu. Pies nie zachodzi za pupę, jak ja to mówię, czyli na zaplecze, to już jest dobrze. Ja o tym dbałem, nie, jeszcze nie. Ja o tym dbałem bardzo, o to dbałem bardzo długo. Ale jak Annę zobaczył, to znowu na zaplecze i na zaplecze. Na zaplecze i na zaplecze. Dobra, ręki nie było u przewodnik. Przewodnik zobaczy to na filmie. Dobra. Dobrze, dobrze. Pół kroczku. Na przód biegać. Działa? Działa. Działa, jak natura chciała. No. Anna ma troszkę problem z gwizdkiem. Mimo, że jest w branży naszej nutowej, muzycznej i wie, co to jest staccato, co to jest legato, to jednak daje takie legato. Trochę są za długie. Jeszcze nie przetrenowałam tego gwizdka. Tak? Być może, że jako pianista nigdy tego nie osiągniesz, bo ja jestem od instrumentów dętych, aereofonów, a ty jesteś klawiszowiec. Da psa teraz najazd? Na nas najazd? Dwa gwizdki? A ręka gdzie? Dobrze. O, teraz w miarę poprawa. Dobrze. Dobrze. Bardzo ładnie. Tu jest pełna, proszę Państwa, piątka. Naprzód. Dobrze. No dobrze. No, no, no. A jeszcze nie przeżył, więc za szybko to zrobiłam. Już teraz wiem. Brawo dla przewodniczki. Znaczy, teraz nie wiadomo, czy błąd, przewodnik, czy przewodniczka, kierownik, kierowniczka, sędzia, sędzina. To się wszystko w języku polskim się, że tak powiem, wymyka. Zaprosimy teraz pana wujka Sławka, jak będzie chciał z nami się przejść. Dodatkowy element rozpraszający. Najedź na pana wujka, zapytamy go. Panie Sławku, chce pan do nas dołączyć, bo jest piękna atmosfera. Nie szkodzi. A przewodnik obserwuje psa, jak zareaguje na przechodnia. Tak, zapraszamy. Zobaczył. Tak, zobaczył, pomachał ogonem. A przewodnik do przodu. Ja zostaję już tym razem z tyłu. Kamera za przewodnikiem. Dwa krótkie gwizdki i rączka. Dobrze. Oj, przewodnik to jest chrzanił, ale to nic. I naprzód. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak. Musi teraz policzyć trochę nas. Jeszcze patrzy co na to, a na to, czyli... Jeszcze dodatkowo jest tutaj traktorek. No i to świadczy o tym, jaką mamy... Kontrolę. Nie tylko na pustyni szkolimy, ale są osoby postronne, jest ciągnik, maszyna rolnicza, a pies co? Zapiernicza. Dobrze. Jeszcze raz to... Ale tutaj, uwaga, do Anny. Anno, jak pies do ciebie wraca, ręka schowana do momentu, kiedy nie usiądzie. Bo ty już zanim on usiądzie, już teraz miałaś ten błąd, powiedziałem to w materiale, już podsuwałaś mu nagrodę za wcześnie. Jeszcze nie mamy wyników sportowca. Czy wygrał, a tu już puchar jest przyznawany? Proszę na to zwrócić uwagę. Lecimy. Siku akurat robi. Przewodnik przodem, ja z tyłu. Idź śmiało, śmiało. Świetnie, do tej pory jest piątka, szóstka. Brawo, pełna szóstka. Dobrze, tak. Tak. Naprzód. No brawo. Kochani Państwo, zapraszam Was wszystkich tutaj do komitywy, do naszego stada. Miałem jeszcze dzisiaj w planie, drodzy Państwo, pójść nad staw. Jeszcze zrobić, pokazać, jak ładnie on mi zestawy aportuje prawidłowo. Ale mnie się wydaje, że to Anno, właścicielko, prawda, że tak powiem, mi się wydaje, że to jeszcze jak chcesz, to kilka tych posłuszeństw, które teraz zrobiłaś na tym etapie,
jeszcze przećwiczyć, już ten staw sobie odpuścimy, bo i tak nie chcemy Państwa, naszych widzów, jakoś specjalnie męczyć długością odcinków albo długością. W związku z powyższym, działaj, zobaczymy. Świetnie. Dobrze. Proszę Państwa, jestem dumny z tego duetu. I to nie tylko dlatego, że pies jest niezwykle dla mnie przyjemny i się z nim skumplowałem, nawet mówię szczerze, że no, ujął mnie tym swoim, mimo że nie ma FCI rodowodu i tak dalej, jest w ogóle taki, widzicie, że on tak, no, jakby na wystawę pojechał tak cinko trochę, ale duszyczkę ma zarąbistą. Ale jestem bardzo dumny bez względu na to, czy to byłby pan Sławek go prowadził, ale w takim stylu, jako mężczyzna, czy kobieta, to bym powiedział, że nie tylko, może to wytniemy, ale nie tylko urodą zarabia tutaj nasza Anna, dlatego że ja widzę te akcentowanie prawidłowe. Anno, naprawdę, bym naprawdę bez względu na wszystko krytykował za to, co nadaje się do krytyki. Po tym, co teraz pokazałaś, nie mam się do czego doczepić. Czy psa powinnam już teraz przywołać, jak on... Dobre pytanie. Otóż nie. Proszę Państwa, mamy około teraz 19-18 stopni. Psina ma prawo być w wodzie. Jak znam życie, jest w wodzie, bo fale widzę. Poszedł się schłodzić. Poczekajmy, aż sam nam się gdzieś tutaj pokaże. Dobrze, do Anny. Proszę Państwa. Dobrze, tak. Czy to nie jest jakaś genialność tej trójki? Okay. Czy to nie jest jakaś genialność? Kochani, przecież ten pies na początku nie wiedział, czy do Anny, czy do pana Sławka, czy do kamerzysty, ale wybrał mnie, bo nie wiedział, kto był dawcą gwizdka. Przyszedł do mnie, ja powiedziałem do Anny. I on wiedział, że ma iść do niej. Po takim czasie z agresora, diabła totalnego, fajnego kumpla. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Zrobimy jeszcze ten test. Skoro mu tak ładnie idzie i przewodniczce, sam się położył. Nie wie, o czym plotkują. W języku mi nieznanym. Poczekaj, ale już sam nie wstawaj w razie czego. To też ważne. Dobrze. Teraz naprzód biegaj. Idziemy, idziemy, ekipa. Aniu, to teraz zrobimy tak. Ja ci pokażę, skoro mu tak dobrze wam idzie, to już tu się więcej nie może nam zepsuć. Pójdziemy na drugi, że tak powiem, etap. Uwaga, kamera. Anno, zaraz będziesz to naśladować. Anno, podglądaj, co ja robię. Pies przyszedł, ręce mam z tyłu. Slow motion, z tyłu. Waruj. Dobrze. Jak zawarował, nisko dajemy przy trawie nagrodę. Nie wstał, rewelacja. Siadł, bo dopiero jak mu powiemy, że ma usiąść. Ślicznie. Waruj. No pięknie. Znowu przy trawie. Dużo błędów popełniacie, jak odbieracie ode mnie psy. Siadł. No nie, nie, nie. On jest zmęczony troszkę. No dobrze, ale chowam ręce. Chowam ręce. Siadł. Dobrze. Że jak powiecie psu waruj, to tak wysoko dajecie rękę, nie przy trawie, że większość psów takich, bym powiedział, no wiecie, no niesubordynowanych, to ja już wstanę, po co będę warował. Dobrze, zachodź tutaj i przećwicz to teraz ze mną, znaczy z nim. Dobry pies, trzeba go pochwalić, bo on... Dobry pies, siad. A jaki jest to znak na siad? Paluszek. Taki. Teraz dać nagrodę, bo pies niczemu winny. Tak. Dobrze. Ręka do góry. Waruj. Za głośny tom przewodnik. Waruj. Spokojny. A łapeczka wysoko. Niech tu kamera to sięgnie. Dobrze. Dobrze. Też ręka już jest niepotrzebna. Pierwsze koty i psy za płoty. Dobrze. Niech siada z paluszkiem. No. Siad. Ale nie tak siad. Siad. Niech dziewczynka 16-letnia. Siad. To chodzi. Mam nadzieję, że fonia i dźwięk, pogłaskać studnie.
oburącz za obruszkę i naprzód biegaj. Naprzód. Przewodnik, krótki gwizdek. I wypychamy psa do przodu. Kto chce zająć jakieś stanowisko, coś powiedzieć do tego materiału? Ja jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego treningu i z postępów w naszej współpracy z Cezarem. No, mało, jeszcze coś, jeszcze. Żartuję. Kochani, uważam, że powolutku zmierzamy na bazę. Bardzo ładny przewodnik, gwizdek. Dobrze, dobrze, ślicznie. Mam nadzieję, że materiał ten dużo Państwu wniesie, a wiem, że jak Polska długa i szeroka, to przypadków takich jak Pani Anna, jak Anna, jest cała masa. Nie wszyscy do mnie jakoś mogą dotrzeć. Sama Anna późno jakoś powiedziałaś mi do mnie, jakoś mnie znalazłaś przez przypadek? Przez komentarz na Facebooku do innego posta z problemem o agresji. Tak. I ktoś polecił właśnie tak. Pana uczelnię. Tak, znaczy moje, znaczy Jacka. Tak, tak, tak. Też się gubię. W związku z powyższym, kochani, można zaradzać. Nie każdemu się da pomóc, ale ja jestem niezwykle zadowolony z postępów tutaj utalentowanej przewodniczki. Dla Anny wielki, ale to wielki szacunek ja robię, że po takich poważnych tu dożywotnio nie zraziła się, nie spanikowała i nie zatraciła. Odważyła się pociągnąć dalej. Gratuluję. Dziękuję za pomoc. No, bez Pana byłoby ciężko. Zrobimy jeszcze drugi odcinek na koniec już, nie? Czy tak? W sensie tak, tak, tak. Tak, tak, zrobimy czego. Jak Cezar. Już odbierała. Tak, 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 tak. Zachęcamy do oglądalności. Zachęcamy do tego, że w trudnych przypadkach odzywać się. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy.